Cześć moi drodzy, nagrywka ze spaceru. Otóż wiecie co, ostatnio tak naszła mnie myśl, że warto by było, żebyśmy trzymali się tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze w latach 80., 90., zerowych, czyli do tego, żeby kupować rzeczy po to, nie żeby demonstrować ile się ma, nie po to, żeby być kojarzony z jakąś marką, jakimś produktem, który nas nobilituje w oczach społeczeństwa, tylko żebyśmy kupowali rzeczy dla naszej i naszych najbliższych przyjemności, żebyśmy byli w stanie się nimi dzielić, sprawnie je konsumować, świadomie przyswajać je w sposób odpowiedzialny, a nie sugerować się tym, że wznosimy się na poziom jakiegoś wyższego statusu przez to, że jesteśmy w stanie obcować z produktem konkretnej marki, tylko dlatego, że go mamy. Tak to wygląda właśnie w wypadku dóbr cyfrowych. Warto się nad tym chwilę zastanowić. Myślę, że między innymi też dlatego, kiedy myślę o różnych kooperacjach, które staram się wejść z różnymi firmami, które w tym momencie brylują na rynku, nie są za bardzo chętne, bo sprzedają rzeczy, które nie pasują już do profilu. Oni sprzedają rzeczy, które kojarzą się właśnie ze statusem. Nie z kolekcjonerstwem, a już na pewno nie z inwestycją, bo nie z inwestycją klienta. To wyłącznie ich słupki sprzedaży. My nie mamy już nic do tego. My nie możemy na tym zyskiwać. No, dlatego tak odległa się robi od współczesnego gamingu scena retro, bo ona jak najbardziej zaczyna być wartościowa również dla użytkownika. Przed dłuższego czasu przecież, jak wiemy. Natomiast ten dysonans między retro a współczesną generacją jeszcze nigdy nie był tak odległy. Właśnie przez to, że zmienia się narracja. Narracja tego, jak wygląda obecny klient, konsument. To jest osoba, która po prostu ma przetrawić kolejny zakup. Wrzucić sobie potem fotkę w mediach społecznościowych i demonstrować majętność. No, tyle, że tak naprawdę to nawet nie jest jej majętność, bo niczego nie ma. Taka ironia. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Cześć.